To jest podcast z pasją o mocnych stronach, odcinek 115, talenty w pracy prawniczki, rozmowa z Kasią Krzywicką. Nazywam się Dominik Juszczyk, pomagam skutecznie osiągać cele wykorzystując talenty. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, już odcinek 115. W tym odcinku rozmawiam z Kasią, którą poznałem przez Instagrama. W sensie zacząłem ją obserwować przez Instagrama, na jej profilu, ale też na Instagram Stories. I bardzo, bardzo ją podziwiałem za to, jak dobry, ciekawy sposób dzieli się swoją wiedzą prawniczą, ale też jaką ogromną energię przez to pokazuje. I często siadałem i właśnie słuchałem tego, co ma do powiedzenia, ucząc się o prawie związanym z RODO, z danymi osobowymi. Ale też z ciekawością odkrywałem, że Kasia wspomina o tym, że pracuje razem, wykorzystując talenty, tak na co dzień, i w pracy, i w życiu. Pomyślałem, że ciekawie byłoby z nią porozmawiać, no i okazało się, że Kasia się zgodziła, porozmawialiśmy. No i wyszła nam świetna, pełna energii rozmowa z ogromem praktycznej wiedzy. Serio, jest tam ogrom praktycznych metod, które Kasia wykorzystuje w swojej pracy, w podejmowaniu decyzji, w pracy nad talentami. No super, super się tego słucha. Mówię za siebie, mam nadzieję, że wy też tak będziecie to odbierać. Także serdecznie was zapraszam na tę rozmowę. Zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałem podziękować Dominice Żłobickiej za dodanie recenzji w iTunes. Każda recenzja w iTunes pomaga podcastowi być bardziej widocznym, także dzięki za ten czas i chwilę poświęcono temu, żeby napisać kilka słów, które są bardzo miłe, także dzięki za to. A teraz zapraszam do rozmowy. Cześć Kasia. Cześć Dominik. Ogromne dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu i cieszę się, że tu jesteś. To ja bardzo dziękuję za twoje zaproszenie. Czuję się naprawdę wyróżniona i jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło, naprawdę. Mi też bardzo miło. Lubię rozmawiać z tak uśmiechniętymi i z tak energicznymi osobami. Zresztą zaraz będziemy o tym rozmawiać, skąd ta energia i skąd ten uśmiech. Natomiast zanim przejdziemy do właściwej rozmowy, no to oczywiście bardzo proszę cię o przedstawienie się. Kim jesteś, co robisz? Ja nazywam się Kasia Krzywicka, jestem adwokatem, inspektorem danych osobowych certyfikowanym przez Uniwersytet w Maastricht. Obecnie również jestem w trakcie swojego kursu LLM, który jest dedykowany dla prawników, specjalistów, prawników wykwalifikowanych w danym kraju i tam koncentrujemy się głównie na zagadnieniach związanych z prawem konkurencji i ekonomii. A w mojej pracy to przede wszystkim pracuję z małymi i średnimi przedsiębiorcami i po prostu pomagam im oswoić paragrafy. Mhm. I mieszkasz teraz nie w Polsce, ale wkrótce w Polsce, tak? Dobrze kojarzę? Tak jest. Mieszkam teraz w Brukseli, tutaj kończę studia. Tutaj również miały moje początki, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. Tutaj zdobywałam swoich pierwszych klientów, ale przenoszę się teraz do Polski przynajmniej na jakiś czas. I będę mieszkać w Warszawie. Tam będę dostępna. A tak oryginalnie z której części Polski pochodzisz, jak z ciekawości? Pochodzę ze wschodu, z Lublina. Lublin. Wiesz, że nigdy w Lublinie nie byłem? Jesteś kolejną osobą, która jest z Lublina? O, to koniecznie musisz nadrobić zaległości. Ja słyszałam bardzo takie kontrowersyjne opinie o Lublinie. Jedni to miasto bardzo lubią, inni nie przepadają za tym miastem. I ja myślę, że Lublin się bardzo rozwinął przez ostatnie przynajmniej 5 lat, a o 10 to już w ogóle nie wspomnę. Jest to naprawdę świetne miasto i myślę też, że ludzie, którzy pochodzą z Lublina, może dlatego tak mówię, bo sama jestem z tego miasta, ale mają taki ciekawe podejście do życia i można ich odróżnić, jeżeli chodzi o resztę Polski, ale podejrzewam, że każda osoba, która jest czy z Poznania, czy z Gdańska, czy z Mazur, to może powiedzieć coś podobnego. Każdy ma swoje jakieś DNA, ale też powiązania, nie, z tym miejscem. Dobra, żeby w pełni przedstawić, albo przynajmniej uzupełnić przedstawienie, no to oczywiście poproszę o talenty jeszcze twoje. To mój pierwszy talent to woo, czyli winning others over. Drugi talent to maksymalista, trzeci to learner, czwarty to positivity, a piąty to individualization. To jest moje top 5. Tak, pewnie będziemy się odnosić jeszcze do kolejnych 5, bo może odkryty cały profil, ale na razie, żeby nie przytłaczać ilością informacji, to tutaj sobie zatrzymajmy. I ja mam przygotowane kilka obszarów do rozmowy, natomiast jest taka jedna rzecz, którą bardzo chciałem cię zapytać, bo ja obserwuję cię głównie przez Instagrama i tam jest, gdzie cię pierwszy raz zobaczyłem. Wymieniliśmy kilka maili w sprawie StrengthsFindera,
ale tak na co dzień to patrzę na ciebie, jak sobie chodzisz po Brukseli. Chodzisz to chyba jest mało powiedziane, bo to jest bardzo szybkie chodzenie. I opowiadasz w bardzo ciekawy sposób o prawie. I moje pytanie jest, skąd ta energia taka na co dzień? Bo dzień w dzień widzę, no praktycznie w dzień, kiedy jesteś na Instagramie, że masz tej energii mnóstwo. Jak to się robi? Wiesz co, ja przede wszystkim wydaje mi się, że energię czerpię paradoksalnie od ludzi, których spotykam. Bo często jest tak, że nawet kiedy mam zły dzień, jest mi smutno, bo nie jest to tak, że ja zawsze jestem taka tryskająca energią, zarażająca i w ogóle och, ach. Tylko czasami naprawdę mi tej energii brakuje, bo jestem na przykład niewyspana, wyczerpana, albo tak skrajnie, skrajnie zmęczona. Albo po prostu poniosę jakąś swoją życiową porażkę mniejszą lub większą. I wtedy rzeczywiście nie mam tej energii, ale zwykle jest tak, że wtedy spotykam jakąś osobę i historia mnie tak zainspiruje, albo nawet wezmę z tej historii trzy zdania, które mi potrafią dać taką energię i tak sobie pomyślę, że jednak jest sens pchać ten wózek dalej po prostu. I myślę też, że w ogóle, myślę, że po prostu na tym polega szczęście w życiu, że sobie gdzieś tam znajdujemy ludzi i widzimy, że jesteśmy w jakiejś grupie społecznej i że jednak wszyscy tak naprawdę mamy podobne problemy, wyzwania, wszyscy codziennie toczymy podobne bitwy. Ja bardzo lubię tak się czuć w gronie osób i rzeczywiście wtedy ta moja energia wzrasta i chyba głównie z tego powodu. Myślę, że w ogóle otoczenie ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o nas, o nasz rozwój czy osobisty, a co za tym idzie rozwój zawodowy. I trzeba po prostu dobrze sobie dobierać te osoby, wokół których się obracamy. I myślę, że ja może nie osiągnęłam w tym jakiegoś poziomu mistrzowskiego, ale pracuję nad tym ciągle, żeby jednak otaczać się takimi osobami, które rzeczywiście mi tą energię dodają, inspirują mnie, motywują. To czasami jest kontrowersyjny temat, nie? Że można kształtować swoje otoczenie, bo kształtować otoczenie to znaczy nie tylko dobierać osoby, ale też czasami odsuwać się lub mniej kontaktować z osobami, które tej energii nie dają, a odbierają. Tak. Jak to na co dzień robisz? To jest, na jakim poziomie świadomości jest to takie kształtowanie tego otoczenia twojego? Wiesz co, kiedyś w ogóle nie zwracałam na to uwagi i pamiętam, że właśnie mieszkając w Brukseli poznałam taką jedną z moich bliższych koleżanek, Kanadyjkę. I to jest taka osoba bardzo twardo stąpająca po ziemi, taka bardzo rozsądna, nie taka, tak raczej bardziej spokojna, może nie chcę powiedzieć flegmatyczna, ale taka jednak bardziej stonowana ode mnie. I ona kiedyś mi, ja się zapytałam po prostu, dlaczego się zaczęła ze mną tak jakby bliżej kontaktować, bo to była jej inicjatywa w dużej mierze. Ona powiedziała, że wyczuła ode mnie jakąś dobrą energię, taką energię, która jej jest potrzebna i ona sobie bardzo dobiera ludzi właśnie, ma jakiś tam swój klucz i dobiera sobie ludzi w ten sposób. I ona mi zaczęła mówić o tym, w jaki sposób zwracać uwagę na ludzi dookoła siebie, żeby właśnie tej energii nam przybywało, a żeby oni jednak nam nie zabierali tej energii. I jest to rzeczywiście temat kontrowersyjny, natomiast ta rozmowa z nią i to, jak ona mi o tym opowiadała, w jaki sposób to robi, jak ona obserwuje na przykład, jak się spotyka z człowiekiem i zastanawia się nad tym, jaką miała energię, kiedy spotkała tego człowieka i jaką miała, kiedy od niego odchodziła. I to zdanie sprawiło, że ja zaczęłam się nad tym zastanawiać i rzeczywiście w podobny sposób to oceniać. I oczywiście, że nie mam tutaj certyfikatu z tego i nie wiem czego tam jeszcze, ale po prostu zaczynam to obserwować, uczę się tego. Po prostu myślę, że to jest proces, uczę się tego i rzeczywiście myślę, że jest to klucz do takiego szczęśliwego, dostatniego życia, właśnie to obserwowanie swojej energii. Zachwyciło mnie to zdanie, bo to jest coś, co praktycznie każdy może robić. Jak się czułem przed spotkaniem z człowiekiem, a jak się czułem po spotkaniu z człowiekiem. Chyba nie spotkałem się z tak prostym wytłumaczeniem tego klucza. Wow. Proszę o podziękowanie koleżance, bo to jest bardzo... Podziękuję. Wiesz co, to jest też tak, że gdyby to mi powiedziała jakaś osoba taka uduchowiona, wiesz, jakaś taka, która czyta filozofię, to pewnie bym pomyślała, że to nie jest dla mnie to rozwiązanie, tak? Że no to jest fajne, ale no nie dla mnie, ja jestem jednak zupełnie inną osobą. Natomiast powiedziała mi to osoba, którą ja odbieram i odbierałam wtedy jako osobę rozsądną, tak twardo stąpającą po ziemi, powiedziała mi wręcz instrukcję, więc ją po prostu zastosowałam. Bardzo, bardzo, bardzo praktyczna rzecz. Tutaj też w kontekście twoich talentów, to masz takie dwa talenty. W top 5 mówiłaś o indywidualizacji, ale też jak rozmawialiśmy o talentach przed nagraniem, masz empatię w miarę wysoko. To są talenty, tak, które też bardzo pomagają. To ja jeszcze raz przypomnę, że te talenty można nie tylko stosować na zewnątrz, ale też do siebie, obserwować siebie, a nie tylko inne osoby.
A propos tej twojej energii i optymisty, który masz wysoko, to powiedziałeś, że to nie jest tak, że zawsze masz dobry dzień i czasami są gorsze dni. Też jest takie nieporozumienie, że optymista zawsze tak. W chmurach chodzi uśmiechnięty, szczęśliwy i z nieotyka. Ta energia dla mnie zaskakująca, kiedy ją sparuję ze stereotypem prawnika, który mam. Który, wiesz, jest takim ustatkowanym, takim poważną osobą, która nie bardzo jest ekspresyjna, wypowiada się w sposób wyważony, wręcz taki flegmatyczny. Nie wiem, czy spotkałaś się z takim stereotypem prawniczki? Oczywiście. Jak to jest, że ty jesteś prawnikiem z takim podejściem, jakie masz? Jak to się też z jakim to odbiorem od twoich klientów się spotyka? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o moich klientów, to są też specyficzni ludzie, bo to są ludzie przedsiębiorczy najczęściej i też bardzo młodzi, kreatywni, tacy, którzy mają jakiś biznes, lubią ryzykować, są odważni, potrzebują szybkich, konkretnych rozwiązań. W trakcie takiej rozmowy, na przykład 3-minutowej, oni już zaczynają mi mówić, aha, okej, wiem, o co ci chodzi, widzę, że się na tym znasz, spotkajmy się. Więc wydaje mi się, że potrafię im jednak pokazać również tą taką wiedzę bardziej konkretną. Natomiast taki stereotyp prawnika rzeczywiście jest zupełnie inny i ja prawdę mówiąc, po zrobieniu sobie testów Gallupa pomyślałam, że aha, no to czas zmienić zawód, bo tutaj nie widzę dla siebie żadnej przestrzeni. No i pomyślałam, że już tyle rzeczy w życiu robiłam, przeróżnych, że w zasadzie to teraz też mogę w wieku 30 lat zmienić sobie zawód, no bo dlaczego nie? Ale stwierdziłam, że jednak zostanę, bo już zainwestowałam tyle swojej energii, czasu w to, co robię, że już... A poza tym bardzo to lubię, co tu dużo mówić, bardzo to lubię. Odnalazłam siebie tak naprawdę w tym zawodzie, a poza tym ostatnio też miałam takie spotkanie z jednym z takich moich autorytetów prawniczych. Jest to prawnik, który jest w zasadzie to osiągnął już teraz taki poziom globalny, jeżeli chodzi o rozwój swojej kariery. I on mi powiedział takie bardzo ciekawe zdanie, jak ja go zapytałam, czy pamięta, kiedy po raz pierwszy zdobył swojego klienta biznesowego. I on mi powiedział takie ciekawe zdanie, że to pytanie jest trochę źle zadane, bo to, w jaki sposób zdobywasz swojego klienta biznesowego, czy innego klienta, mniejszego, większego, zależy po prostu od tego, jaki ty jesteś. Bo i właśnie on mi powiedział, że on na przykład bardzo lubi występować na konferencjach, wygłaszać różne speech'e i inne tam jakieś wykłady i powiedział, że on zdobył na przykład w taki sposób. Natomiast są ludzie, którzy właśnie lubią pisać i wtedy oni tworzą świetne blogi, piszą do gazet, publikują książki. Jakby to zależy od nas, jacy my jesteśmy. I sobie tak pomyślałam, że kurczę, fajnie, że wtedy jak zrobiłam Gallupa, nie porzuciłam tego. Oczywiście i tak bym tego nie zostawiła pewnie, ale tak przez myśl mi to przeszło, że chyba się nie nadaje. No bo ja tak myślę, że każdy sobie jest w tym stanie znaleźć coś innego, a poza tym to mnie też odróżnia w środowisku i to daje mi taki, to jest naprawdę, myślę, że tak mówiąc bez pruderii i fałszywej skromności, to jest naprawdę mój duży plus. Oczywiście i to jest twój ogromny wyróżnik, nie? Jesteś chodzącym potwierdzeniem tego, że talenty nie mówią, jakie zawody możemy wykonywać, to nie jest zupełnie, tylko mówią, jak będziemy wykonywać. A talenty, które ty mówiłaś, dużo pokazują swojej osobowości, twojej otwartości na ludzi i właśnie tej energii. Więc bardzo się cieszę, że o tym opowiedziałaś, właśnie też o tym takim postrzeganiu, że talenty, stereotypowe talenty prawnika, no to pewnie bardziej analityk, jakiś komunikatywność. Intellection, takie przemyślenia, tak, może nawet rozwaga. Mogły być taki stereotyp, a to zupełnie nieprawda. Warto wiedzieć, co się lubi robić i robić to za pomocą tego, co się ma. Więc dzięki za podzielenie się tym. Mam do ciebie pytanie a propos tego bycia prawnikiem, bo jak sobie obserwowałem cię na Instagramie, stwierdziłem, okej, fajnie byłoby z Kasią porozmawiać w podcaście. Zwykle robię jakiś tam mały, w cudzysłowie, research, badanie o sobie, no to oczywiście wszedłem na twoją stronę. Na twojej stronie jest trochę informacji o tobie i zacząłem czytać, gdzie ty się uczyłaś. I przy trzecim czy tam czwartym rzeczy myślałem, o kurde. Bo jest, może ja spróbuję przeczytać, nie wiem, czy będę wymawiał wszystkie nazwy dobrze, ale jestem absolwentką programu dotyczącego ochrony prywatności danych osobowych na Uniwersytecie w Maastricht, tak? Tak się wymawia, Maastricht? Tak. Szkoły Prawa Amerykańskiego Chicago Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago Kent College of Law, Illinois Institute of Technology oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I teraz uczestniczysz w specjalistycznym programie, który prowadzi Uniwersytet w Lisz i St. Louis i Brussels School of Competition. Tak jest. I jest tego dużo. Jak to się dzieje, że ty mówisz, że jesteś w okolicy 30 roku życia, tak? Skończyłam 30 lat w tym roku.
To był bardzo fajny wiek jest. Jak to się stało, że ty tyle się uczyłaś, tak wiele jest tych tutaj, tych szkół? Co cię do tego pcha? Jak to u ciebie wyglądało? Wiesz co, ja mam na trzecim miejscu uczenie się i to jest talent, który cały czas muszę poskramiać, tak samo jak talent maksymalistę. Szkoły, które wybierałam, są chyba takim efektem tego, że mam maksymalistę i po prostu muszę zawsze jakoś wysoko, ambitnie, jak naprawdę się tak na uniwersytecie nie przeczołgam, że wracam i umieram i w ogóle chcę rzucić już te studia, to wtedy mi się wydaje, że ja nie studiuję, muszę sobie wybrać taki kurs. Więc cały czas pracuję nad tym maksymalistą, żeby jednak, no on mnie też tak nie, bo to nie jest jakby problem pójść na bardzo ambitny na bardzo renomowaną uczelnię, tylko problem jest ją skończyć i później być tym samym człowiekiem. Więc ja cały czas muszę kontrolować te swoje myśli i nawet oczywiście jak już wiem, że teraz będę kończyła ten swój projekt roczny, te właśnie studia specjalistyczne LLM, to już oczywiście sobie wymyśliłam w Polsce, co ja zacznę, ale wtedy sobie pomyślałam, nie, stop, zatrzymaj się, Kasia, to nie jest teraz dla ciebie, teraz ty musisz sobie odpocząć, wracasz do Polski, rozwijasz tam swoją firmę, to nie jest czas na kolejne jakieś tam studia. Natomiast to, że ja się uczę, ja po prostu lubię się uczyć i też w twoim podcaście dowiedziałam się kiedyś, że właśnie learner to taki talent, który musi co roku mieć jakiś kurs, musi się czegoś nowego nauczyć i ja właśnie tak mam, tylko że u mnie te kursy wszystkie skupiają się na prawie, bo po prostu mnie to naprawdę interesuje i chcę się w tej branży rozwijać i zawsze mam tak, że wydaje mi się, że jeszcze muszę to bardziej usystematyzować, jeszcze muszę się czegoś dowiedzieć i taka jakby sama na learning by doing, czyli uczenie się przez robienie, przez praktykę, nie zawsze mi tylko pomaga, ja potrzebuję czegoś więcej, właśnie jakiegoś takiego usystematyzowania tej wiedzy. Trudno jest mi to wytłumaczyć dla osoby, która na przykład learnera ma na 34 pozycji albo gdzieś tam bardzo nisko, no bo po prostu to jest jakaś taka wewnętrzna siła, która mną kieruje i bardzo trudno mi jest to powstrzymać. Ja po prostu uwielbiam się uczyć. Dla mnie uczenie się to jest może nie jakaś esencja życia, ale jest to bardzo ważna część mojego życia. Uwielbiam się uczyć, uczyć też innym, przekazywać tą wiedzę i z tego powodu są te wszystkie kursy i wiesz, ja wolę sobie pójść na kurs niż kupić sobie na przykład samochód. Rozumiem. Ja po prostu mam taką skalę. Jednocześnie to jest ciekawe, bo masz zastosowane w praktyce to intencjonalne uczenie się, bo to jest uczenie się nie ciągle nowych rzeczy, znaczy ciągle nowych rzeczy, ale w jednym obszarze, tak. Więc stajesz się coraz lepsza w tym jednym obszarze. To jest jedną z lepszych praktyk, jeżeli chodzi o uczenie. Powiedziałeś takie jedno zdanie, które mnie zaciekawiło, więc dopytam. Mówiłaś o tym, że sztuka to jest skończyć taką szkołę i zostać tym samym człowiekiem. Co miałaś na myśli? No wiesz, właśnie na przykład te szkoły, które sobie tutaj wybrałam, no Uniwersytet w Maastricht, czy właśnie ten LLM na Brussels School of Competition, to są uniwersytety rozpoznawalne w Europie. To są uniwersytety, gdzie naszymi prowadzącymi jest naprawdę elita. To są uniwersytety takie, gdzie jak idziesz na zajęcia, to po prostu musisz już wszystko umieć, a tam to tylko wykorzystujesz jakąś tam swoją praktykę. Zajęcia też były dosyć w takim trybie, który no mnie stresował. Nie wiem, czy dlatego, że już po prostu wyszłam z tego szkolnego środowiska i odzwyczaiłam się od tego, że ktoś mnie wywołuje i pyta mnie przed 40 osobami o jakieś tam kwestie, więc to były dla mnie, no co tu dużo mówić, były to projekty, które były dla mnie dosyć ambitne i wymagało ode mnie bardzo dużo wysiłku. I ja sobie zdałam sprawę, na przykład na Uniwersytecie w Maastricht program był bardzo intensywny i ja wracałam zmęczona. Było bardzo dużo osób, które zrezygnowały w trakcie tego programu i na początku wydawało mi się, że to jest, bo było tam bardzo dużo Włochów, którzy właśnie zrezygnowali, wydawało mi się, że to jest taka, wiesz, południowa mentalność, po prostu ten teatr i tak dalej, ale jednak ja gdzieś tam też miałam swój kryzys, więc jak najbardziej zrozumiałam to, dlaczego ludzie z tego rezygnują. Ja z tego programu nie zrezygnowałam, postawiłam kropkę nad i otrzymałam, zdałam wszystkie egzaminy, otrzymałam certyfikat, ale było to bardzo ciężkie i chodzi mi o to, że ja cały czas te moje dwa talenty, maksymalizer i uczenie się, muszę powstrzymywać, bo wiem, że te talenty mogą doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy ja rezygnuję z moich pozostałych ról, czyli na przykład przestaję być mamą, przestaję być żoną, przestaję być przyjaciółką, bo ja po prostu jestem na kursie w Maastricht. Mhm. I zależy mi na tym, żeby jednak zachować taki balans w życiu i żeby
żeby to nie było tak, że jak ja wracam do domu, to wszystko mnie denerwuje, bo jestem zestresowana tym, co się przed chwilą wydarzyło i muszę wstać o 4 rano, żeby się uczyć do 7, bo właśnie idę na kolejny dzień, tylko jednak, żeby czerpać z tego życia i z tego uczenia się po prostu przyjemność, żeby to też była dla mnie przyjemność i okej, to jest rozwój, to jest bardzo ważne, ale jednak to nie jest najważniejsze i czasami cena, którą za to płacimy, jest po prostu tego nie warta. To może być spalające w pewien sposób. To nie? Tak. Dobra, no to mnie oczywiście interesuje, jak to robisz, że zachowujesz ten balans, że masz tego maksymalistę, z którego korzystasz, bo wybierasz takie szkoły, które są najlepsze, które dają ci najwięcej wiedzy, ale jednocześnie nie pozwalasz się pochłonąć temu. To co robisz? Czy to są jakieś techniki, praktyki? Na czym to polega u ciebie? Przede wszystkim to mam taką technikę, czyli kupuję sobie wielki kawał papieru, taki Bristol, i tam sobie wypisuję swój nowy projekt i piszę sobie plusy i minusy. Jak mam na przykład trzy kwestie do rozważenia, stoję na jakimś tam skrzyżowaniu dróg i zastanawiam się, którą drogę wybrać, to tak samo to robię. Po prostu wielki kawał papieru i piszę to ołówkiem na początek, żeby móc to gumkować, jeżeli są jakieś błędy. I wypisuję sobie... Ja cię będę chwilę zatrzymywał, żeby tak uściślić, bo to brzmi bardzo ciekawe. Mówisz o projekcie, czyli na przykład projekt skończenia jakiegoś kursu, albo projekt, nie wiem, przeprowadzka do Polski, teraz do Warszawy, tak? To są tego typu rzeczy, które wypisujesz sobie na tych kartonach? Tak jest. Albo na przykład, w którą dziedzinę prawa mam w tym momencie, na czym się mam teraz bardziej skupić. To jest też przeprowadzka oczywiście, to są różne wybory szkół, to jest, kiedy otrzymuję jakąś propozycję zawodową i nie wiem, czy to przyjąć. Bo ostatnio też miałam taką propozycję zostania po prostu na uniwersytecie i rozpoczęcia kariery naukowej. Wtedy też po prostu wzięłam Bristol i od razu zrobiłam sobie plusy i minusy i projekt mi się na początku wydawał taki super, no bo wiesz, positivity, czyli ja jestem na początku na tak i to jest takie tak z wykrzyknikiem albo z czterema. I nagle zrobiłam sobie ten właśnie Bristol, bo tak to nazywam to ćwiczenie i zobaczyłam, że no jednak nie. Dobra, idę po kolei, bo to... No. Zaintrygowałaś się bardzo. Na czym polega to ćwiczenie? Masz to pytanie, wiesz, dla jakiego projektu robisz, masz nowy Bristol i co się dzieje wtedy? I zapisuję sobie plusy i minusy danego rozwiązania. I wypisuję sobie to na przykład cały dzień. Podchodzę do tego, czytam jeszcze raz i coś tam dopisuję. Później przekazuję to mojemu mężowi. Proszę, żeby to zobaczył. I on to na przykład ocenia. Pokazuje to moim przyjaciółkom, moim bliskim osobom, żeby w to zerknęły. I na przykład one mi zwracają uwagę. No wiesz, tutaj masz 15 plusów, a tak naprawdę 10 dotyczy tego samego. To masz 6 plusów. I często właśnie to jest takie trzeźwe spojrzenie kogoś z naprawianiem na przykład. Bo mam wśród bliskich osób, bo właśnie moja przyjaciółka jedna ma ten talent. Więc to są takie historie. I ja wtedy rzeczywiście patrzę, już sobie robię ten porządek w tym wszystkim. Oczywiście zwykle mam tak, że mam każde z rozwiązań u mnie ma po 100 plusów, a tam 4 minusy, także w ogóle najlepiej, gdybym się podzieliła na 4. No ale jednak wybieram te plusy, które do mnie najbardziej docierają, które są dla mnie najmocniejsze, albo staram się wybierać jakieś rozwiązania kompromisowe, bo czasami po prostu nie ma dobrej decyzji. Zawsze muszę wybrać pomiędzy jakimiś wartościami i... Jakby staram się to jakoś tak wyważyć, no ale nie jest to zawsze jakaś tam decyzja, to nie jest matematyka 2 plus 1, to jest zawsze 3, bo czasami to jest 11. Więc... To tak jak słucham tego, co mówisz, przede wszystkim fajny pomysł, sobie przetestuję. Lubię takie te pomysły testować u siebie, więc przetestuję na którymś kolejnym projekcie u siebie. To brzmi jak takie bardziej analityczne, strategiczne podejście do podejmowania decyzji niż takie czysto intuicyjne, że ja wiem. Tak, no stratega też mam wysoko, bo chyba na 8 pozycji. Ale wiesz co, to ćwiczenie znowu podpowiedziała mi moja koleżanka bliska, której po prostu mama jest coachem biznesowym i powiedziała jej, że robi zawsze takie ćwiczenie. Ja zaczęłam rzeczywiście to ćwiczenie robić i ma ogromną moc, po pierwsze pisanie. To jest przede wszystkim taka rzecz, że nie robię tego na komputerze, tylko naprawdę piszę, a po drugie, że jakby patrzę na to wszystko z lotu ptaka, bo ja patrzę na ten Bristol, w pewnym momencie staję nad nim, patrzę na to wszystko i ta odpowiedź mi się coraz bardziej zaczyna, jakby odpowiedź na moje pytanie coraz bardziej się robi jasna, ale oczywiście nie zawsze tak jest, że życie jest czarno-białe, jedna wersja jest super, a druga jest beznadziejna, bo czasami jest tak, że dwie są super albo dwie są beznadziejne i też musimy wybrać. Tak, mówiąc filozoficznie, życie to sztuka wyborów, tak? Tak jest. Zabrzmiało trochę Coelho, ale tak, tak jest. Ja też się bardzo zgadzam z tym, że pisanie ręczne ma dużą moc.
dużo można zrozumieć, kiedy piszemy i wyrzucamy z siebie, nie tylko zostawiamy w myśli, myślach czy właśnie na komputerze, bo to jest jednak jakoś psychologicznie powiązane, że my jesteśmy jakoś emocjonalnie zaangażowani z naszym pismem. Dużo, dużo więcej wtedy widać, więc zachęcam do takich eksperymentów. Jeszcze chciałem spytać a propos twoich talentów, twojego podejścia do tego, że ty się przeprowadziłaś z Polski do innego kraju. No bo to mimo wszystko jest inna kultura. Jak twoje talenty, twoje podejście, takie twoja energia w tym pomagały lub przeszkadzały w znalezieniu się w innym miejscu, w innym kraju, w innej kulturze? Wiesz co, przede wszystkim nie chcę, żeby to zabrzmiało cynicznie, ale dla mnie to, gdzie ja mieszkam, nie ma, ma naprawdę jakieś małe znaczenie pod warunkiem, że nie przeprowadzam się na przykład do kraju, gdzie jest wojna. Bo to oczywiście zmieniłoby całkowicie moje postrzeganie. Natomiast ja mam w sobie taką bardzo dużą mobilność, takie szybkie przyswajanie się do zmian. Tak samo w pracy to było zawsze widoczne. Jeżeli była reorganizacja, nagle się działy zmieniały, to ja byłam chyba jedną z niewielu osób, która na to nie narzekała. Ja po prostu wchodzę w tą zmianę razem z tą zmianą. Nie zastanawiam się nigdy nad tym, czy mi to, jak podejmę decyzję, to ja już się nie zastanawiam nad tym, czy mi to pasuje, czy jednak mogłabym sobie kupić tamte jednak czerwone spodnie, a nie różowe, tylko po prostu kupiłam te spodnie i w tych będę chodziła. I tyle. I to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że jestem bardzo otwarta na ludzi i ja się zawsze gdzieś tam prędzej czy później angażuję w różne społeczności, tak jak tutaj w Brukseli. Ja poznaję po prostu nowych ludzi i taki mój główny problem z przeprowadzeniem się i zmianą miejsca, bo ja to robię dosyć często, jest tylko taki, że po prostu szkoda mi tych znajomości i tych przyjaźni, które tutaj nawiązałam. Bruksela też jest specyficznym miejscem, bo moja koleżanka mówi o tym, moja mentorka, która ma 70 już ponad lat, mówi mi o tym, że Bruksela to jest taki bus stop, że to nie jest twój cel, tylko taki przystanek i mówiła mi właśnie o tym, że tu jest bardzo często, bardzo trudno o takie prawdziwe przyjaźnie, ponieważ bardzo często ludzie się wyprowadzają i coś w tym jest. Ja też tu już wielu przyjaciół straciłam, bo wyprowadzili się. Tak samo wielu moich na przykład klientów założyło swoje działalności tutaj w Belgii, a w tym momencie są w San Francisco i to nie jest nic naprawdę niesamowitego. Po prostu ludzie tak często się i szybko przemieszczają i tak to tutaj wygląda i ja pasuję bardzo do tego środowiska, bo też taka jestem. Ja bardzo lubię zmiany, jak się dużo dzieje, jak ja lubię wyzwania, też learner, czyli właśnie to, że się lubię uczyć, czyli to na przykład jak ląduję w nowym miejscu i nagle muszę znaleźć lekarza, który jest mi już potrzebny, to są naprawdę, to nie są tylko przyjemne i różowe historie, czasami to są naprawdę trudne rzeczy, trudne wyzwania i denerwujesz się i nie wiesz jak pewne rzeczy rozwiązać, jesteś w nowym kraju, wszystkiego musisz się od nowa nauczyć i podatków i systemu i poznać ludzi, natomiast ja lubię takie wyzwania, ja się dobrze w tym czuję, dobrze się w tym odnajduję i jak nie ma czegoś takiego w moim życiu, to wtedy zaczynam się martwić. Wtedy takie rzeczy organizujesz zmianę, czy szukasz tej zmiany gdzieś w okolicy, w otoczeniu? Chyba sobie organizuję. Patrząc na talenty, jak myślisz, które talenty ci tak pomagają w tej zmianie się odnaleźć? Na pewno U. Bo ten talent też trochę taka, ciemna strona tego talentu jest taka, że jakby nie przywiązujemy się do jednej grupy osób, tylko potrafimy sobie tak szybko zmieniać te osoby, na przykład na spotkaniach networkingowych, jak kiedyś właśnie miałam takie, nie pracowałam nad tym talentem i nie wiedziałam tak naprawdę, że to jest mój talent i że należy nad nim pracować, to właśnie tak miałam, że jak poszłam na jakieś spotkanie, niekoniecznie networkingowe, tak, nie wiem, na urodziny, na jakąkolwiek inną taką sytuację, w której spotykałam nowe osoby, to ja potrafiłam z każdą osobą zamienić jedno zdanie, ale tak naprawdę nie nawiązałam z nikim bliższej relacji. Dzisiaj robię to już zupełnie inaczej i jednak stawiam na te bliższe relacje i też widzę, jaki mi to daje, jak mi to dużo daje po prostu. Ja nie mówię nawet o takim, wiesz, biznesowym, że ja idę na networking spotkać klienta, bo przecież wszyscy wiemy, że na tym nie polega dobry networking, tylko właśnie na takim spotkaniu się naprawdę z człowiekiem i dzisiaj wolę takie spotkania i myślę, że właśnie to U mi bardzo w tym pomaga, bo mi jest łatwo się odnaleźć w nowym środowisku, łatwo mi jest przełamać te pierwsze lody. Ja też zresztą czasami mówię coś takiego trochę głupkowatego, śmieję się sama z siebie, mam do siebie duży dystans, to rozładowuje napięcie. Ludzie zaczynają też do mnie bliżej podchodzić po prostu, bo już się tak nie boją. I też myślę, że właśnie jak, wiesz, jakbym poszła na spotkanie, od razu się przedstawiła, że jestem prawnikiem i w ogóle i tutaj pokończyłam te kursy, teraz pracuję dla przedsiębiorców i tak dalej, to myślę, że stworzyłabym sobie taką szklaną ścianę pomiędzy mną a drugim człowiekiem, a ja tego po prostu nie lubię i to nie jest mój cel. Czyli
Obsługujesz zmianę poprzez to, że masz łatwość obsługiwania nowych relacji, nowych ludzi i przez ludzi ci łatwiej tę zmianę ogarnąć. Ja też teraz trochę bardziej rozumiem, tak mi się wydaje, twój wybór, jeżeli chodzi o obszar prawa, bo ty specjalizujesz się w takim obszarze prawa, który jest bardzo dynamiczny i się cały czas zmienia i tam jest mało takich rutynowych, zastanych rzeczy, które były takie same, nie wiem, 10 lat temu. Oczywiście. Bo w tym prawie, jeżeli dobrze rozumiem, bo mówiłeś, że jesteś inspektorem danych osobowych i trochę mi się to kojarzy, też patrząc, co robisz z RODO, z prawem do prywatności, to jest ta część specjalizacji prawa twojej, tak? Tak, myślę, że to jest takie, ogólnie moglibyśmy to nazwać i tutaj się o tym dużo mówi w Brukseli, w tym środowisku, w którym jestem, że jest to tak zwane digital law, czyli jest to jednym z wycinków takich najbardziej popularnym, takich, które wszyscy znamy, to jest właśnie RODO, ale tak naprawdę to są również inne dziedziny, bo to jest też prawo konkurencji właśnie w tym aspekcie związanym z prawem wirtualnym. To jest również prawo autorskie, to jest również prawo IT, także to są różne dziedziny właśnie związane z taką szybką zmianą, z nową technologią, z algorytmem, z platformą, z tym, co się teraz dzieje na świecie, z tym całym pędem i z tą szybkością. I tam tak naprawdę, jak już czasami jest tak, że jak już czytam jakąś publikację, która tak naprawdę powstała niedawno, to już czasami już jest nieaktualna, bo na przykład coś tam się już zmieniło w tym całym świecie cyfrowym, więc mnie interesują rzeczywiście takie dziedziny. Digital law, czyli prawo cyfrowe, prawo świata cyfrowego. Tak, coś takiego. Też patrząc na twoje talenty, bo bardzo lubię obserwować człowieka też przez pryzmat talentów, to masz dwa takie talenty, które też bardzo pomagają w tej zmianie, oprócz tych talentów ludzkich, czyli przypuszczam, że pomagają ideation, odkrywczość, czyli generowanie pomysłów. Kasia się uśmiechnęła. I talent, który też bardzo wpływa na zmianę, strateg. To jest talent, który bardzo szybko reaguje na zmiany i od razu potrafi wygenerować kolejne kroki. Jak widzisz te dwa talenty tak w działaniu u ciebie? Stratega widzę bardzo i rzeczywiście mi pomaga. Jest to taki talent, który na przykład bardzo pomaga mi w pracy, ustrukturyzować coś, pozapisywać sobie w jakiś taki sposób, żebym wiedziała, jak mam dalej z tym iść. Nawet jak teraz akurat piszę pracę właśnie o prawie cyfrowym w konkurencji i widzę właśnie, jak działa u mnie strateg. Ja na przykład mam zapisane na początku swojego pliku, na czym zaczęłam, na czym skończyłam, od czego mam jutro zacząć, co mam zrobić kiedy, na którym zdaniu, co mam wyciąć, co mam przykleić. Ja wszystko wiem, co tam się dzieje, mam swoją jakąś strukturę, strategię opracowaną i staram się za nią podążać. Natomiast talent odkrywczość to jest taki talent, właśnie uśmiechnęłam się, jak o tym mówiłeś, bo przypomina mi się moje takie wczesne lata młodości, dzieciństwo, kiedy ten talent sprawiał, że często byłam odbierana trochę niepoważnie, bo ja miałam przynajmniej ze 100 naprawdę pomysłów dziennie na przeróżne rzeczy. Dzisiaj go trochę, moje korzystanie z tego talentu polega na tym, że ja go po prostu muszę tak mocno trzymać za gardło, żeby już się tak nie ruszał i nie generował tylu pomysłów. Więc na tym polega teraz moje główne działanie, czyli po prostu sobie znowu tutaj strategię sobie wyznaczam. Okej, teraz realizuję ten projekt, mam na to deadline do 15 sierpnia, potem się zajmę kolejnym projektem, a to, co właśnie sobie teraz wymyśliłam, to ja sobie zapiszę na kartce i jak nie przejdzie mi to i uznam, że to jest dobry pomysł i to skonsultuję jeszcze z 10 osobami i zapytam każdej z nich o zdanie, co ona na ten temat myśli, to wtedy może to będę wprowadzać w życie. Natomiast na pewno nie teraz. Bardzo fajna rada dla osób z talentem odkrywczość, jak sobie trochę pomóc ogarnąć go i też praktycznie wykorzystać. Czyli taki nie tylko generowanie pomysłów, ale też zweryfikowanie go w sumie przez siebie samego, czy dalej będzie mnie to interesowało, ale też przez grono moich znajomych, które warto mieć w tym kontekście. Tutaj mnie też intryguje a propos tego, co powiedziałaś o deadline'ie, bo ja zupełnie nie wiem, jak to jest u prawników. Czy to jest tak, że się ma jednego klienta w danym momencie, czy się ma 15 klientów na raz? Skąd ty wiesz, ile masz czasu, ile czasu ci zejdzie, spędzisz nad danym klientem? Skąd wiesz, co jest dzisiaj najważniejszego? Jak sobie organizujesz pracę tak na co dzień? Też mając maksymalistę, który znowuż rozmawiając z ludźmi z maksymalistą, no chcesz dostarczyć jakość taką na wysokim poziomie, prawda? Więc... Tak. I na tego maksymalistę też muszę tutaj uważać. I ja pracuję po prostu w takich blokach czasowych, czyli
Oczywiście jest czasami tak, że mam duży taki projekt i na przykład zgłasza się do mnie klient i prosi mnie jakąś kompleksową usługę i na przykład wiem, że dla niego ta praca będzie się składała tak naprawdę z 10 różnych tematów, więc zajmuję się tym dokładnie i po prostu wiem, które mam wykonać już teraz, dzisiaj albo jutro, w najbliższych dniach, które muszę dostarczyć szybko i wtedy rzeczywiście je realizuję. To są takie moje priorytety. A dalsze zadania zostawiam sobie na jakiś tam kolejny okres, ale też pamiętam ciągle o tym, że ja mam takie swoje stałe zadania, czyli na przykład pisanie jakichś tam publikacji na moje studia, czy uczenie się, czyli ja nie robię tak, że na przykład uczę się tydzień przed egzaminem, ja się zawsze uczę dużo wcześniej, ale krócej, czyli na przykład wiem, że mam, nie wiem, po 2 godziny, albo po godzinę dziennie, albo na przykład godzinę rano i godzinę wieczorem, robię to w taki sposób, żeby po prostu się z tym wszystkim wyrobić i przede wszystkim moje takie narzędzie pracy to jest taki tygodniowy plan, w którym sobie zapisuję bloki czasowe i muszę zapisywać sobie terminy i deadline'y, dlatego, że ja jestem maksymalistą, czyli jakbym tego nie miała, to ja bym spędziła nad umową 3 dni i ja bym naprawdę po 4 dniach nadal chciała ją poprawiać, więc ja muszę mieć taki początek i koniec swojej pracy, bo inaczej to by po prostu się rozjechało i nie byłabym w ogóle efektywna, a jednak chcę być efektywna i to jest jedna z wartości moich biznesowych, więc zależy mi na tym po prostu bardzo i na tym to głównie polega, no i pracuję cały czas z Pomodoro. To jest jedna z rzeczy, którą tak naprawdę codziennie z tego korzystam. Pomodoro, czyli podział czasu, podział pracy na takie ciągi 25-minutowe, robisz 25 minut, czy dłuższe, czy krótsze te odcinki? Robię po 25 minut, 5 minut przerwy i później po 4 blokach jest 15 minut. Ci, którzy nie znają Pomodoro, to w tym czasie wyłączamy wszystkie przeszkadzacze, wszystkie zewnętrzne odciągacze. I pracujemy. Znowu już tak z ciekawości, też mam wysoką input, ty też masz wysoką input zbieranie. Z jakiej aplikacji korzystasz? Ze zwykłej Pomodoro, tej bez drzewek, dlatego że na drzewkach, które właśnie polecamy, wyświetlały mi się reklamy. I też wiesz co, miałam jakby, nie wiem dlaczego co mi w tych drzewkach, chyba to, że właśnie były te reklamy mi przeszkadzał i korzystam z tej zwykłej, takiej z pomidorem i tę aplikację mam już, nie wiem, kilka lat, naprawdę. Okay. Poproszę cię potem o link do niej, to podlinkujemy taką najprostszą aplikację, którą używasz. Tutaj jest dla mnie też ciekawy obszar, kiedy mówisz o tym, jak sobie radzisz z maksymalistą, który z jednej strony sprawia, że dostarczasz pracę wysokiej jakości, a z drugiej strony mówisz, że masz potrzeby ograniczenia, żeby nie za bardzo się zanurzać w tej pracy. No i są różne strategie. Niektórzy ludzie mówią, że z góry sobie określają, kiedy już jest wystarczająco. Czyli ze świata IT jest taki koncept definition of done, DOD. Yes. Czyli definiujemy sobie, ok, jak mamy tyle i tyle i tyle, w taki sposób zrobione, to już będzie koniec. A ty mówisz, że bardziej sobie określasz czas, który na to masz i w tym czasie produkujesz to, co produkujesz. Robisz taką wersję, która jest najlepszą wersją możliwą do wykonania w danym czasie, tak? Dobrze rozumiem twoje podejście? Tak, właśnie sobie robię. Oczywiście czasami jest tak, jak na przykład pierwszy raz wykonuję zadanie, i na przykład muszę coś zrobić przy użyciu aplikacji, której nie znam, bo czasami też jako prawnik muszę wykonywać takie zadania i na przykład nie wiem, jak długo będzie trwało wprowadzenie pewnych danych do aplikacji, którą na przykład widzę pierwszy raz w życiu, jeszcze jest ona w obcym języku, które na przykład średnio znam, więc nie wiem, ile czasu to będzie mnie kosztowało i rzeczywiście wtedy jestem taka mobilna, tak, czyli daję sobie jakieś tam szersze granice, tak żeby się też nie frustrować, tak, że ojejku, no nie wyrobiłam się i też nie robić czegoś tak po prostu byle jak, tylko jakby jestem w tym mobilna. No, ale jak już wiem, co mam robić, jak na przykład wiem, że mam przygotować klientowi na przykład RODO i wiem, jakie mam płaszczyzny, jakie mam sfery i gdzie będziemy to RODO aplikować i jak będziemy je wdrażać, to jestem w stanie ocenić, ile mi to zajmie czasu i zwykle tych terminów końcowych jednak staram się i to jest taki mój, jedna z ważniejszych rzeczy, czyli dotrzymuję, no bo też sama bardzo to lubię, jak ktoś mnie tak traktuje. Tutaj tylko dopowiem, bo ty mówisz o RODO. Jak kiedyś w firmie, w której pracowałem, byłem odpowiedzialny za wprowadzenie RODO, więc nie wspominam tego dobrze czasu. Brawo, Dominik, to może ja się do ciebie zapiszę na jakiś warsztat. Nie, proszę, nie. Pamiętam, że jeszcze przed RODO był ochrona danych osobowych i byłem chyba ASI, to się nazywało, administrator systemów informatycznych. I jak mówisz, że wprowadzamy RODO, to znaczy, że przygotowujesz politykę, dokumenty, procedury, procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych, tak? To jest to wszystko, czy tak, to jest uproszczenie? To znaczy... No mniej więcej tak to wygląda, ale lubię się też spotkać z klientem, chcę zobaczyć, jak on pracuje, gdzie on ma, w jaki sposób pracuje. Bardzo lubię mieć taką sytuację, w której mogę się spotkać z klientem face to face i na przykład zobaczyć, jak on sobie tam podpatrzeć, tak, jak on sobie tam pracuje. Nawet jak ktoś, nie wiem, produkuje meble, niekoniecznie firma informatyczna, to lubię to zobaczyć, przyjrzeć się, jakie ma umowy, z kim, czy w jaki sposób wygląda cały jego świat, nie tylko wirtualny, ale ten świat taki bardziej namacalny, materialny, tu i teraz. I patrzę sobie, w jaki sposób to wygląda i staram się
dostosować rozwiązania dla niego dobre, czyli ja nie lubię bardzo takich, wiesz, drewnianych rozwiązań, typu jakaś tam karteczka i na tej karteczce ja napiszę takim pismem maszynowym obowiązek informacyjny z RODO i teraz dawaj to każdemu, kto ci tam napisze maila albo komuś tam innemu. Ja nie lubię takich rozwiązań, bardziej lubię coś takiego nowoczesnego, mobilnego. Zastanawiam się, w jaki sposób u danego klienta to zrobić, żeby po prostu nie odstraszać jego klientów albo żeby to odpowiadało w ogóle całej filozofii jego biznesu. Więc staram się to robić w ten sposób i oczywiście przygotowuję mu dokumenty, tylko że ja nigdy nie daję swoim klientom plików dokumentów i nie mówię, no to teraz macie RODO, dzięki, hej, tylko po prostu rozmawiam z nimi o tym, tłumaczę im, po co są te dokumenty, w jaki sposób mają monitorować RODO, jeżeli na przykład nie chcą dalej już korzystać z usług prawnika, tylko chcą po prostu sami już sobie monitorować RODO, to mówię, na co mają zwracać uwagę, rozmawiam z nimi telefonicznie najczęściej albo w jakiś tam inny sposób, po prostu opowiadam im o tym, co ja im dam i robię to dlatego, że nauczyłam się tego właśnie od klientów, którzy do mnie wracają po właśnie tych takich pierwszych szkoleniach z RODO, gdzie oni no za bardzo nie wiedzieli jeszcze, nie wiedzą do tej pory, o co chodzi i tak po prostu mnie proszą o takie przedstawienie, o co w tym RODO chodzi tak po ludzku, bo czasami, wiesz, tłumaczymy, o, tu musisz mieć rejestr przetwarzania danych, a nagle klient nie wie, co to znaczy przetwarzanie danych, on nie wie, czy jak napisze na kartce nazwisko, to jest przetwarzanie danych, czy nie jest, więc czasami trzeba wyjść od takich najprostszych rzeczy, ja też robię w tym zakresie szkolenia i warsztaty i to jest taka część, którą bardzo lubię, bo spotykam się z ludźmi i też mogę tak realnie sprawdzić, co wiedzą, czego nie wiedzą i to mi też bardzo pomaga później w przyszłości, czy w pisaniu tekstów na bloga, czy w komunikacji z klientem, więc bardzo lubię też tę formę. Bardzo się uśmiecham, bo znowuż pokazujesz tę część taką prawnik przygotowujący dokumenty, a ty doprawiasz to wszystko kontaktem z człowiekiem, bo lubisz się spotkać, usłyszeć, przeszkolić, pomóc. To pokazuje, jak bardzo można kształtować swoją rolę, też dodając do niej coś, co jest dla ciebie ważne, co sprawia, że ta rola dla ciebie jest dobra. Bardzo, bardzo, bardzo to jest imponujące i inspirujące, także dzięki, dzięki, że się tym dzielisz, bo to jest, myślę, że można z tego skorzystać w każdej roli, którą się ma. Co mi tej roli brakuje, co ja mogę do niej dodać, żeby te brakujące potrzeby były spełnione. W kontekście kontaktu z ludźmi, tutaj też mam jeszcze pytanie. Tak jak na samym początku powiedziałem, ja cię poznałem przez Instagrama. I w tym Instagramie można być twórcą, który tworzy i nie ma relacji z ludźmi. Można być bardzo w relacji, przy czym to wszystko wymaga czasu i, no, i skupienia się na tym, a wiadomo, czasu mamy tyle, ile mamy. Ja chciałem zapytać, skąd w ogóle u ciebie pomysł, żeby być tak aktywny na Instagramie? Bo to masz jakby takie dwa typy aktywności, przynajmniej ja z mojej strony śledzę. Czasami sobie siadasz chyba na tym pokoju, który jesteś teraz, albo gdzieś tam w okolicy i mówisz o jakimś ciekawym temacie, opowiadasz o nim, a czasami po prostu, przepraszam za kolokwializm, ale zapieprzasz z miejsca na miejsce, idąc bardzo, bardzo szybko i opowiadasz o tym jakieś myśli, które masz teraz w głowie. Skąd pomysł na Instagram? Skąd pomysł, żeby tam być? Dlaczego to jest dla ciebie dobre? Po co to robisz? Wiesz co, myślę, że Instagram, że jakby ta aplikacja pozwala mi wykorzystać tak może nie w pełni, ale w dużej części mój potencjał i właśnie ten kontakt z ludźmi. A pomysły moich tak naprawdę większości moich monologów instagramowych to jest po prostu to wszystko, o co mnie albo pytają ludzie, albo to, jakie dostaję wiadomości, maile od różnych osób i ja po prostu zauważam, jak dostaję już kilka takich wiadomości, że to jest jakiś większy, może nie problem, ale jest to jakieś szersze zjawisko i po prostu się nad tym zastanawiam, mówię o tym głośno, prowokuję jakąś dyskusję i też czasami pytam ludzi, ja czasami też jakby przedstawiam jakiś problem prawny, ale pytam ludzi o ich takie społeczne rozumienie danej instytucji. Często tak jest, na przykład kiedyś właśnie jak tłumaczyłam o tym, co to jest i co to jest pomysł w prawie autorskim, właśnie pytałam jakby ludzi, gdzie oni widzą, gdzie oni jednak widzieliby by plagiat, a jednak gdzie jednak uważaliby, że to jest zgodne z prawem. Pytam po prostu ludzi o takie często społeczne rozumienie różnych instytucji prawnych, bo mnie to w jakiś sposób inspiruje i jest dla mnie to też bardzo ważne. Bo jak ja mam komuś wytłumaczyć na blogu, co to jest plagiat, a co to nie jest plagiat, jak ja nie znam języka ludzi, którzy się nim posługują. Więc po prostu dla mnie to jest taka naturalna forma. I też na Instagramie lubię taką szybkość, czyli że ja od razu dostaję jakieś wiadomości, jakieś maile, ktoś mnie czymś zainspiruje, czymś się podzieli, zaprosi mnie do jakiegoś projektu. Bardzo właśnie to lubię i na początku wydawało mi się, że Instagram to jest taka platforma dla takich ekshibicjonistów i dla ludzi, którzy mają fajne meble w domu i piją z porcelanowych filiżanek
filiżanek i właśnie oni powinni robić ten Instagram i tam wszystkim pokazywać, jaką sobie torebkę kupili, ale szybko się zorientowałam, że no jeżeli ja właśnie to zaakceptuję i powiem, że do tego właśnie służy Instagram, no to po prostu tak rzeczywiście będzie, a ja uważam, że mam coś do powiedzenia, że czasami jest to wartościowe, przynajmniej dla niektórych osób, bo na pewno nie dla wszystkich, bo nic nie jest dla wszystkich i chcę się tym dzielić, po prostu chcę się tym dzielić i chciałabym bardzo, mam taką misję życiową, żeby ludzie mieli, żeby to RODO było dla nas takim, taką wymówką, takim pretekstem do zrozumienia w ogóle danych osobowych, do podpatrywania dużych platform, dużych firm, które właśnie tak naprawdę na danych osobowych i dostępie do nich zbudowały swoją potęgę. Ja bym właśnie chciała, żebyśmy mam taką może naiwną trochę misję, ale jednak, żebyśmy mieli większą świadomość i jeżeli chcemy korzystać z różnych aplikacji, to żebyśmy chociaż wiedzieli, na co się godzimy. I żebyśmy nie mówili, że coś dostajemy za darmo, no bo w internecie rzadko jest coś za darmo, najczęściej coś jest zadane. Tak. Rozmawiamy dzisiaj z 19 lipca 2019 roku. Kilka dni temu wybuchła epidemia FaceApp, ta taka aplikacja, która postarzała. Też widziałem, że wypowiadała się na ten temat tak na bieżąco, więc też ta szybkość, że można od razu skomentować to, co się dzieje. Tak. Nie? To teraz taka moja ciekawość już czysto ludzka. Czytasz wszystkie regulaminy takiej aplikacji, które masz w telefonie i przeglądasz to? Tego jest czasami bardzo dużo, nie? Ja przyznam szczerze, że nie wszystko czytam. No dobra, bardzo mało czytam tych rzeczy. No wiesz, kupuję na Amazonie, a żeby przeczytać regulamin Amazon, trzeba by było spędzić 9 godzin czytając go, więc skłamałabym, skłamałabym, gdybym powiedziała, że czytam wszystko. Ale czytam główne aplikacje, czyli na przykład Pinterest, Facebook, Instagram, mam tak w miarę obcykane, a jeżeli chodzi o takie aplikacje, które sobie na telefon gdzieś tam ściągam, no to ja nie korzystam z jakichś wielkich nowości. Tak jak powiedziałam, że Pomodoro na przykład mam ten taką podstawową aplikację, która tak naprawdę jest tak napisana, że pewnie ja po jakimś tygodniowym kursie bym też ją była w stanie stworzyć. No może nie, może to spycha, co ja teraz powiedziałam, nie znam się na tym, no ale jakby nie jest bardzo skomplikowana i działa na zasadzie takiego odmierzacza czasu w kuchni, więc myślę, że nie byłoby tutaj, że nie jest to dosyć skomplikowane, natomiast jeżeli rzeczywiście na przykład instalowałabym sobie aplikację, która zmienia rysy mojej twarzy, to bym przeczytała warunki, natomiast czasami te warunki są tak napisane, ja rozumiem, że ludzie tego nie czytają, bo są tak napisane, że mi jest na przykład trudno zrozumieć, a wyobrażam sobie, że jednak trochę więcej przeczytałam tych dokumentów i ich stworzyłam niż na przykład taki przeciętny Kowalski. Więc z pewnością rozumiem to, że ludzie nie chcą tego czytać i też taka jest moja rola w internecie, żeby pokazywać ludziom, gdzie jest to ryzyko, gdzie go nie ma i też żeby zachowali po prostu zdrowy rozsądek zawsze w takich sytuacjach. Zdrowy rozsądek zawsze na propsie. No właśnie. To jest cytat. Ten cytat musisz do mnie zapisać. Dobrze. Jak rozmawiam z tobą, to mam taką bardzo kojącą dla mnie myśl, taką z uśmiechem, że ty bardzo znasz swoje talenty i poruszasz się w nich tak płynnie, że znasz, jak one pomagają, ale znasz te ciemne strony. Chciałem zapytać, jak ty rozwijasz swoje talenty? Skąd pomysł na rozwijanie talentów? Jak je dojrzewasz? Co robisz tak świadomie, żeby z nich bardziej korzystać na co dzień? Po pierwsze, to bardzo dziękuję Ci za ten komplement i muszę się tutaj znowu odwołać do mojego top 5 i do mojego maksymalisty i do mojego learnera, że ja tak naprawdę nie uważam, że znam moje talenty. Uważam, że tak naprawdę dopiero gdzieś tam ta skorupka pękła, a całe sedno jest jeszcze dla mnie do odkrycia. Natomiast to, że rzeczywiście trochę wiem o tych swoich talentach, na tyle, żeby móc je wykorzystywać w swoim życiu i prywatnym, i biznesowym, to jest na pewno też duża zasługa Ciebie i tego, jak działasz w internecie, Twojego podcastu, Twojej strony internetowej, bo też jest to dla mnie ogromne źródło galupowej wiedzy, galupującej wiedzy. I na pewno w ten sposób się bardzo rozwinęłam. Byłam też na kursie online u Ciebie w tej pierwszej grupie, pamiętam, i rzeczywiście wtedy sporo pracowaliśmy. Natomiast sposób na moją naukę talentów Galupa to jest taki, przede wszystkim wydrukować sobie wszystkie raporty, input i stworzyć sobie specjalną teczkę. Znowu input. I kolejna sprawa jest taka,
Ja na przykład robię sobie takie ćwiczenia co jakiś czas i na przykład zapisuję sobie jeden talent, na przykład talent Wu, i obserwuję go przez tydzień, albo przez dwa, albo przez 10 dni czasami w różnych sytuacjach życiowych i zapisuję sobie go w notatniku w telefonie albo w takim notesie, który mam ze sobą, i zapisuję sobie różne sytuacje z życia, które właśnie mi się kojarzą z tym tematem. Aha, rozmawiałam z lekarzem o tym, że medycyna jest sztuką i w ogóle opowiadał mi o tym, czym się różni wybór od decyzji. Czy to jest normalna wizyta u lekarza? Nie, to zadziałało Wu. Sobie to zapisuję. Z kimś tam, nie wiem, gdzieś tam poszłam i oczywiście musiałam, nie wiem, nie zadowoliłam się ceną biletu na przykład jakąś tam zwykłą, tylko stwierdziłam, że ja muszę sobie kupić tą usługę na po prostu jakimś premium poziomie, bo wtedy dopiero ja naprawdę kupię tą usługę. No i sobie zapisuję, że to jest na przykład maksymalista. No i w taki sposób sobie obserwuję te moje talenty, bo myślę, że taka świadomość może nam pomóc w zmianie różnych zachowań. Ja też dzięki Gallupowi dużo zrozumiałam i też zauważyłam właśnie, że to, co robię teraz, mi bardzo odpowiada, bo mam bardzo dużą taką zmienność, czyli mój learner się nie nudzi, bo codziennie wykonuję różne zadania, spotykam się dużo z ludźmi, co mi bardzo odpowiada, ciężko też pracuję, więc mój achiever, który jest też talentem dominującym, jest zaspokojony. I też myślę, że właśnie ten Gallup to były takie siedmiomilowe buty i cały czas chcę nad tym pracować i się rozwijać w tym zakresie, bo widzę, jaką ogromną drogę przeszłam, jak to wiele mi dało, ale ciągle wiem, ile jeszcze mogę z tego uzyskać. To jest tak naprawdę, że jak zrobiłem pierwszą iterację, no to potem można zrobić iterację na wyższym poziomie świadomości, tak, bardziej obserwując. Powiedziałeś bardzo, bardzo ważną rzecz znowu, bo to, co powiedziałaś, jeżeli chodzi o sposób pracy nad talentami, jest namacalne i takie do wzięcia dla każdego. Każdy, który zrobił badania StrengthsFinder, może wydrukować swoje raporty, może sobie powiedzieć, że w tym tygodniu obserwuje ten talent, może na końcu tygodnia go podsumować, wyciągnąć z tego wnioski, zobaczyć, co ja mogę robić, żeby bardziej z niego korzystać, lub co mogę zrobić, żeby rozwinąć to coś, co mi tam, żeby pomagało bardziej. Więc bardzo, bardzo prosta rzecz. Ja mam iterację trochę dłuższe, bo ja biorę jeden talent na rok. Więc teraz w tym roku obserwuję organizatora i codziennie wieczorem w notatniku, w takim dzienniku, który mam, zapisuję sobie, jak dzisiaj widziałem organizatora, i w tych pozytywnych obszarach, i w tych czasami trudnych, właśnie po to, żeby móc sobie potem podsumować i wyciągnąć z tego wnioski takie na bieżąco. Ale jeszcze jeżeli mogę dodać, bo przypomniało mi się, że jakiś czas pracowałam również z partnerem produktywności i to też było bardzo ciekawe. To była osoba o zupełnie innych talentach ode mnie, ale też ogólnie taka obserwacja drugiego człowieka mi bardzo dużo daje. Ja na przykład jak obserwuję różne osoby na Instagramie, albo nawet w social mediach, albo na LinkedInie, to ja czasami widzę w tych osobach swoje talenty. Oczywiście nie mam pewności stuprocentowej, bo te osoby nie wkleiły swojego DNA talentowego na walla, ale po prostu jestem w stanie, tak sobie to wyobrażam przynajmniej, że ta osoba może mieć Wu, na przykład widzę to, aha. I czasami też staram się wyciągać wnioski z zachowań różnych osób, takie, żeby właśnie stymulować ten swój talent do stałego wzrostu, czyli widzę na przykład, jak ten talent działa w sposób dojrzały i inspiruję się tym i też chciałabym w podobny sposób działać w przyszłości, więc ja też obserwuję innych i to jest też bardzo moim zdaniem ważna u mnie część właśnie pracy nad talentami Gallupa, czyli obserwacja innych osób. Też bardzo polecamy, też bardzo lubię i to jest bardzo informacyjne i też można o tym z nimi porozmawiać, jeżeli mamy do nich kontakt, bo to też bardzo, bardzo, bardzo rozwija. Tak jeszcze z ciekawości talentowej. Czy osoby z twojego najbliższego grona znają swoje talenty? Jak rozmawiasz z swoimi znajomymi, przyjaciółmi i z rodziną o talentach? Oczywiście, ja już wszystkim sprzedałam badanie Gallupa. Zrobił to oczywiście w pierwszej kolejności mój mąż, którego o to poprosiłam. Pozdrawiamy męża. Tak jest. I pamiętam, że był taki sceptycznie nastawiony, ale później chciałam, jakby powiedziałam mu od razu na wstępie, że jakby test Gallupa to nie polega na tym, że sobie zrobimy test i sobie siadamy i mówimy wow, well done, w ogóle jestem taki super i tak dalej, tylko to wymaga od nas pracy, żeby rzeczywiście ten postęp zauważyć. Myślę, że mój mąż zauważył u mnie ten postęp i trochę się tym zainspirował i też pracowaliśmy i pracujemy nadal nad jego talentami. Ja też mu bardzo mówię, często zwracam uwagę, o na przykład teraz widzę u ciebie zgodność, a teraz widzę u ciebie indywidualizację, a teraz coś tam, więc to jest troszeczkę już takie, gdyby, jak ktoś nie zna Gallupa i gdyby tak posłuchał naszych rozmów, to mógłby sobie pomyśleć, że w jakimś dziwnym języku się porozumiewamy. No i oczywiście zrobiły to moje przyjaciółki.
wszystkie dookoła bliskie osoby, a nawet jeżeli ktoś tego nie zrobił, to będzie to robił za chwilę. Mam też, spotykam się też w taki stały sposób z moją taką partnerką biznesową i właśnie ją też już teraz namówiłam na tego Galupa. Myślę, że już lada dzień zrobi sobie ten test i też widzę, jakie może mieć talenty, bo widzę, jak fajnie się uzupełniamy. I to jest naprawdę takie właśnie szukanie takiego partnerstwa galupowego jest niezwykłe, naprawdę. To jest niezwykły progres i w naszym życiu prywatnym i co się przekłada na życie oczywiście zawodowe, no bo nie ma rozwoju zawodowego bez tego rozwoju osobistego. Jasne. Też jest bardzo ciekawe w kontekście partnerstw, czym się ostatnio mocno interesuje, że jak szukamy partnerstw talentowych, to możemy szukać osób, które mają talenty, które wzmacniają nasze talenty, wyostrzają je. Na przykład nie wiem, maksymalista z talentem significance może być bardzo wyostrzonym talentem, a maksymalista z talentem, nie wiem, zgodność może być takim trochę złagodzonym, prawda? Więc to też można jeszcze na drugi poziom świadomości szukania partnerstw talentowych znaleźć, które talenty wzmacniają, które wygładzają te nasze talenty, czy tam zmiękczają, ale taki dobry sposób po prostu wyciągając trochę inne działania. A propos też talentów w związku, ostatnio dawałem takiej znajomej parze ćwiczenie, prosiłem ich o wydrukowanie po dwie kopie każdego z raportów, czyli partnerka dwie kopie i partner dwie kopie. Każdy zaznaczał, które przejawy talentu widzi u siebie i u partnera. I potem się tym wymieniali i porównywali, czy zaznaczyli te same rzeczy, czy inne. I to był bardzo fajny przyczynek do dyskusji, które przejawy są bardzo widoczne, a które ja zauważam u siebie, a mój partner zauważa coś innego u mnie. I to było naprawdę ciekawe ćwiczenie. Więc ciekawe. Do zrobienia. Kasia, będziemy dążyć do, już zdążać ku końcowi, rozmawiamy godzinę. Chciałem cię zapytać, zanim zapytam dwa ostatnie pytania, które zwykle zadaję, to jest taka jedna informacja, którą na twojej stronie znalazłem, że jesteś fanką filmów z salą rozpraw w tle. To chciałem zapytać, czy masz jakiś ulubiony serial prawniczy albo film prawniczy? Wiesz co, u mnie w ogóle pomysł z prawem wziął się bardzo wcześnie, bo pamiętam, że byłam w podstawówce i jak o tym teraz mówię, to mam gęsią skórkę na ciele i obejrzałam film Filadelfia z Tomem Hanksem i to jest mój ukochany film z salą rozpraw w tle. Jeżeli chodzi o seriale, to oczywiście obejrzałam Suits, ale to nie jest nic takiego, co zrobiło na mnie takie wrażenie, że właśnie gęsią skórkę mam na przykład po 20 latach. Ale na pewno polecam, jeżeli ktoś nie widział filmu Filadelfia, polecam również Ławę Przysięgłych. I to są takie filmy naprawdę, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Jest tam jeszcze ich na pewno trochę, teraz trudno mi sobie je przypomnieć, mogę je później ci podesłać i ją udostępnimy, żeby je też mogli zobaczyć. Bardzo chętnie podeślij dobre filmy, dobre seriale są zawsze w cenie. Dobra, to był taki wstęp do ostatnich pytań. Dwa ostatnie pytania. Jeżeli ktoś chciałby więcej o tobie poczytać, skontaktować się z tobą, to gdzie może to zrobić? No i jaką książkę chciałabyś polecić słuchaczom podcastu? Przede wszystkim, gdzie można mnie znaleźć, to zapraszam na stronę www.kasiakrzywicka.pl. Zapraszam również na mój Instagram, na którym jestem codziennie i oraz na mojego Facebooka. I myślę, że to są te miejsca, na których można mnie znaleźć. Jestem również na YouTubie, ale ostatnio trochę mało tam dodaję nowych materiałów. Postaram się to zmienić już od września. Czekamy. Dobrze, a co do poczytania byś poleciła? Wiesz co, teraz czytam bardzo ciekawą książkę, trochę filozoficzną. Francuskiego filozofa Charles Pepin, tak się to prawidłowo czyta, pisze się Pepin i jest to książka, której polski tytuł brzmi Porażka znaczy zwycięstwo. I nie jest to wcale jakaś książeczka o tym, że z każdej porażki może się wykluć sukces i w ogóle nie jest to American Dream, tylko to jest taka książka o tym, że porażka to często jest takie skrzyżowanie i które nas po prostu uczy otwartości. I bardzo ciekawe jest to, bo ten pisarz, właśnie filozof, odwołuje się do różnych historii sportowców, biznesmenów i pokazuje, jak wiele razy upadli i jak te upadki właśnie przyczyniły się do zmiany, do jakiejś wielkiej zmiany w nich. I naprawdę było to dla mnie takie bardzo dodające otuchy i takie inspirujące są te historie. Naprawdę, bardzo polecam. Ja w tej książce mam praktycznie 85% książki podkreślone. Tak, to są dobre książki, jeżeli tyle jest. To jest w ogóle ciekawy temat, tak trochę jeszcze wtrącając moje postrzeganie, bo ja ostatnio dużo pracuję nad tym, jak postrzegać porażkę, która może być blokująca,
A jeżeli uważamy to za koniec świata, że już nikt więcej nic dobrego nas nie spotka i porażka może być potknięciem, może być jakimś etapem właśnie, ale też bardzo ciekawe jest pojęcie, czym jest zwycięstwo. Jest taka książka Ego to twój wróg, gdzie jest rozważanie między tym, czym się różni zwycięstwo od sukcesu i że zwycięstwo często jest w kontekście rywalizacji z kimś, a sukces jest, może być taki bardzo personalny i w porównywaniu się samych do siebie. Więc to są bardzo ciekawe rzeczy. Ja sobie sam już zapisałem tę książkę do przeczytania dla siebie, więc dzięki Kasiu. Super. Tam jest taki świetny cytat, który pozwolę sobie teraz przytoczyć na koniec naszej rozmowy, bo myślę, że jest taki bardzo inspirujący, który mi utkwił w pamięci. Teraz parafrazując ten cytat, tam są takie słowa. Odwaga w działaniu to odwaga w ponoszeniu porażek. Mocne. Dobre zakończenie naszej rozmowy. Dzięki Kasia za czas. Dzięki wielkie Dominik. I już po rozmowie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się bardzo, bardzo podobało to, jak Kasia dzieliła się swoim doświadczeniem pracy z talentami, swoim doświadczeniem szukania swojego miejsca, rozwijania się, wykorzystywania swoich talentów. Bardzo dużo praktycznej wiedzy, tak jak mówiłem we wstępie, także nic tylko brać i korzystać. Dla osób, które są zainteresowane rozwojem swoich talentów, informuję, że jest dostępna wersja kursu w ciągłej sprzedaży, kursu Poznaj Talenty, w którym można rozwijać swoje talenty i planować akcje w kontekście właśnie tych talentów, w tym jak wykorzystywać je w praktyce. Do tej pory sprzedawałem ten kurs 2 razy w roku, zwykle na wiosnę i na jesień. I te kursy wtedy były z sesjami live i z grupą na Facebooku. A teraz przygotowałem wersję taką, którą można wykonywać samodzielnie i jest dostępna cały czas na stronie poznajtalenty.pl. Więc jeżeli jesteście zainteresowani rozwojem swoich talentów i chcecie coś praktycznego w tym temacie zrobić, to bardzo zapraszam na stronę poznajtalenty.pl. Z góry dzięki za przynajmniej odwiedzenie tej strony i zobaczenie, co w kursie jest zawarte. Dzięki, że jesteście, dzięki, że słuchacie podcastu. Jak zwykle zapraszam Was do rozmowy, do dyskusji na temat tego, co dzisiaj w podcaście było poruszane. Wszystkie notatki i linki znajdziecie pod adresem mpp.ran/115. A tymczasem dobrego, produktywnego czasu. Cześć!